Dobrze, poczekam. Nie? Słuchajcie, już miałam w życiu druga prezentacja w samym etapie, więc troszeczkę się stresuję, ale będzie, że mogę się widzieć. Okej, Figma. Figma. Kto w ogóle słyszał o filmie z Was? Powiedzcie. Okej, super, super. Dobrze, że jeszcze niewiele osób to może go zainteresuje. Mam nadzieję. Słuchajcie, Figma generalnie jest oprogramowanie stworzone dla każdego. Dla projektantów designów, dla osób, które zajmują się projektowaniem wtyczek, dla osób, które tworzą dokumenty tekstowe. Generalnie dla każdego, kto tylko musi zrobić coś, co powinno być trochę fajnie wyglądać. Figma pojawiła się po raz pierwszy na świecie w wrześniu 2016 roku. Ja zainteresowałam się z nią bardzo, bardzo wcześnie, bo już na początku 2017. Oczywiście ona wygląda troszeczkę inaczej niż teraz, ale już miała bardzo dobre rokowania. Jeżeli chodzi o interfejs, jak widzicie na tym screenie, jest bardzo, bardzo minimalistyczny, wręcz można powiedzieć, że czegoś tutaj brakuje. Ale ten minimalizm jest o tyle świetny, że dzięki narzędziom, które dysponuje firma, możemy wszystkie efekty, które uzyskujemy, odtworzyć za pomocą samego CSS-a. Dlatego tak świetnie to oprogramowanie sprawdza się zarówno w webie, jak i w projektach mobilnych. Specjalnie na potrzeby tej prezentacji stworzyłam taki mały design. Ale zaraz. Stworzyłam właśnie taki mały design aplikacji mobilnej. Spersonalizowane na dzisiejsze wydarzenia. I na nim pokażę Wam najważniejsze funkcje tego programu, które znacznie rozwiązują w życie. Okay. Zaczynamy projektowanie. Najważniejszym krokiem, pierwszym krokiem, który musimy zrobić, to stworzenie frame'a. Frame to inaczej odpowiednik artboarda, z którym możecie się kiedyś spotkaliście albo w Photoshopie, albo w Illustratorze. To jest elastyczne, ale zamknięta przestrzeń, na której będziemy wprowadzać nasze elementy designu. Możemy stworzyć sobie frame w każdym dowolnym wymiarze lub skorzystać z predefiniowanych rozmiarów, które daje nam firma. Są to zarówno rozmiary dla desktopa, na mobile, a nawet dla profili social media, nawet popularne wszystkie miniaturki do portali. Nawet do printu, tak już się znalazłem w ostatniej wersji. Kiedy mamy frame, musimy zacząć w frame działać. Co zrobić, żeby nasz layout był prosty, spójny, miał różne odległości, dobre proporcje i ogólnie wyglądał tak mega ładnie? Musimy skorzystać, oczywiście nie musimy, ale bardzo musimy skorzystać z grida. Narzędzie do grida jest tutaj dość zaawansowane pod tym względem, że możemy tworzyć sobie wiele różnych gridów na jednym frame'ie. Możemy je dostosować do każdej naszej potrzeby. A jak widzicie, możemy je ukrywać, pokazywać, zmieniać im kolory. Wiadomo, wszystko po to, żebyśmy mieli ułatwioną pracę z naszymi elementami graficznymi bądź też tekstowymi. A to, co jest bardzo przydatne, choć z tego co widzę nie każdy z tego korzysta, to komponenty. Komponent jest taką formą trzymania określonego bloku w sztywnej, można powiedzieć, strukturze. I teraz tak, tworzymy zawsze komponent master. Komponent master jest właśnie naszym wytycznym do tworzenia jego kopii. Tworząc jego kopię, możemy wprowadzać dość nieduże modyfikacje, bo na przykład zmieniać wartości tekstu, zmieniać kolory, wielkości. Ale co nam daje komponent, patrząc na to wideo, które tutaj zaprezentowałam? Wprowadzając zmianę w komponencie master, widzimy od razu, że we wszystkich kopiach tego komponentu od razu pojawia się ta sama zmiana. Daje nam to dużą oszczędność czasu, ponieważ wprowadzając zmianę w jednym miejscu, jest ona wprowadzona wszędzie. Komponent master, tak jak mówiłam, trzyma nam tą strukturę. Komponent, który jest jego kopią, zaznaczony troszeczkę inną ikonką,
bardzo ładnie to widać na programie, na interfejsie. Każdą kopię możemy zawsze przywrócić do wersji pierwotnej. To jest bardzo, bardzo przydatne, szczególnie kiedy okazuje się, że jednak nie potrzebujemy tamtego zdjęcia, chcemy cofnąć wszystkie zmiany i nie musimy w sumie odtwarzać wszystkiego od zera, to też jedno kliknięcie i projekt wraca do wcześniejszej wersji. Eksportowanie. Eksportowanie jest szalenie ważne, ponieważ no, chcemy gdzieś ten projekt pokazać, umieścić u siebie na stronie, stworzyć sobie ładny case study. Możemy wyeksportować każdy projekt jako frame, ale możemy również wyeksportować pojedynczy element w dowolnym formacie. W dowolnym, to znaczy w czterech, które nam oferuje Figma, STMG, JPG, SVG i PDF. Co ważne, możemy wybrać skalę, w której będziemy eksportować plik, w sumie dowolną. A dzięki temu, że Figma działa na wektorach, to nawet jeżeli wyeksportujemy sobie frame o wielkości Full HD, to nawet dwu czy trzykrotnie większej skali, uzyskamy bardzo dobrej jakości obraz i duże powiększenie tego, co zaprojektowaliśmy. A ogromną siłą, odkąd pojawiło się otwarte API, są plugin. Jest po prostu cała masa i z każdym coraz więcej. A dzięki nim właściwie podczas projektowania nie ma potrzeby wychodzenia z filmu, tak? Czyli już dzięki Unsplash nie muszę wychodzić do przykładu i szukać jakiegoś fajnego zdjęcia. Dzięki Content Wheel nie muszę wymyślać jakiegoś fikcyjnego imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, nawet numeru konta bankowego, które chciałbym pokazać gdzieś na zwizanie. Po prostu klikamy, to wszystko jest. Również możecie stworzyć własne plugin, jeżeli macie narzędzie, które tylko można zintegrować z Figmą. To najlepszy plan, jak się już należy Unsplash, z którego osobiście bardzo często korzystam, Content Wheel, Material Design Icons i Image Palette. Image Palette jest bardzo fajne, ponieważ robiąc zdjęcie nawet w tej przestrzeni, możemy je zaimportować do Figmy, kliknąć pobierz paletę i pokażę nam najpopularniejsze kolory, jakie pojawiają się na zdjęciu. Dzięki temu możemy dostosować ogólnie koncepcję designu do materiałów krytycznych. Prototyping. Właśnie, Figma jest generalnie programem, który posiada wiele integracji w sobie. Dzięki temu mamy jeden program, który daje nam naprawdę wiele. Prototyping jest jedną właśnie z tych opcji. I czemu służy? Ona jest już do tego, żeby pokazać userowi bądź klientowi, jak wygląda flow i przemieszczanie w naszym designie już jak będzie poruszać się user po stronie, którą zaprojektowaliśmy i zobaczymy, czy faktycznie nasze myślenie jest dobre, czy można jednak coś zmienić, czy też nie. Prototyping może odbywać się w prosty sposób, to znaczy możemy zaznaczyć miejsca, które są po prostu klikalne i zostaniemy przeniesieni do określonego widoku, ale możemy też to urozmaicić i tak troszeczkę dodać małego efektu wow za pomocą Smart Animations. Tak wygląda uproszczona wersja prototypu dla naszej dzisiejszej aplikacji. Posiada ona zaledwie kilka frame'ów. Pilot page, slider, stronę z wydarzeniem i menu mobilne. Tutaj będzie zaprezentowanych kilka przejść. Z jednej strony będzie after the line, czyli po określonym upływie czasu wgra się kolejny ekran. Następnie po efekcie on-drag, czyli swipe z prawej do lewej strony ekranu, zobaczymy przejścia tych trzech frame'ów jeden za drugim. Znowu po after delay pojawi nam się ekran wydarzenia. Za pomocą Smart Animation pokażę Wam za chwilkę, jak może pojawić się menu mobilne oraz element, który nazywa się takim vertical slider, tak? Za pomocą samego swipe'a. Możemy powiązać ze sobą nie tylko osobne frame, ale też możemy połączyć indywidualne, nawet najmniejsze elementy z kolejnymi frame'ami. Dzięki temu możemy uzyskać naprawdę bardzo skomplikowaną siatkę tych połączeń i relacji. Tutaj Wam pokażę takim krótkim
wypowiedź tam z cofnego. Jak to generalnie wygląda na bazie tego, co zaprojektowałam? Przejście właśnie po wpływie czasu. Slider. I po kolejnym czasie pojawia się ekran uderzenia. Otwieramy za pomocą Smart Animation menu. I swajpujemy widok prelegenta. Takie rzeczy można robić w filmie. Jest to generalnie proste. Warto po prostu usiąść troszeczkę poklikać, bo no niestety przy prototypie jest to konieczne. Trzeba poklikać i zobaczyć, które warianty i które relacje są fajne, a które nie fajne. Kolejną rzeczą w filmie, która umożliwia nam dokładnie doznanie w tym samym programie, jest collaboration, czyli współtworzenie projektów w czasie rzeczywistym z innymi ludźmi. Możemy udostępnić nasz projekt koledze, koleżance, zespołowi, komu tylko chcemy. Zobaczymy jednocześnie w tym samym czasie, co tamta osoba do tego projektu wprowadza, co modyfikuje. Widzimy to oczywiście na żywo i możemy zadecydować, czy osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie w formie podglądu, czy właśnie też będzie mogła edytować go razem z nami. Jak to wygląda? W momencie, kiedy jesteśmy zalogowani na swoim profilu Figma, widzimy za pomocą kontrolki, gdzie inny user, tutaj Maciek, właśnie sobie siedzi i myśli, czy zmienić ten obrazek. No zmienisz, ładnie. W ten sposób widzimy każdego innego usera, który w tym samym czasie co my wprowadza zmiany. Co ważne, nie możemy cofnąć zmian z historii zmian innej osoby. To jest dość ważne, bo gdybyśmy zaczęli klikać Ctrl Z, no to ta druga osoba mogłaby się troszeczkę nie poczuć zbyt zadowolona. Więc możemy modyfikować tylko nasze zmiany, możemy tylko nasze rzeczy przycofać. Natomiast osoba tutaj w drugiej stronie ekranu również nie może cofnąć tego, co my robiliśmy w przyszłości, tego usunąć na przykład. Kolejny moduł, też bardzo fajny, bardzo przydatny, to komentarze. Nieraz widziałam, jak osoby pracujące bądź w Sketchu muszą eksportować swój projekt do na przykład InVision, Simu albo do Zeblina i tam dopiero mogą prowadzić jakąś rozmowę z klientem albo z pozostałymi członkami zespołu o tym, co dzieje się na projekcie. I za każdym razem oczywiście uploadować to od nowa, jeżeli następują jakieś zmiany w projekcie. W filmie wszystko jest zintegrowane, wszystko jest razem. Komentarze działają na zasadzie zakotwiczonych małych czatów, które umieszczamy w miejscu, które chcemy skomentować, choć już ktoś wcześniej skomentował i my odpowiadamy. Wygląda to w ten sposób. Każdy użytkownik zalogowany na swoje konto Figmy otrzymuje informację, że nadeszły nowe komentarze. Figma również w pewien sposób działa na urządzeniach mobilnych. To znaczy, mamy do dyspozycji Figma Mirror, to jest aplikacja dostępna i na Androida, i na iOS-a, dzięki której możemy sobie od razu podejrzeć, jak wygląda ten nasz projekt w naszym organizmie. Możemy zobaczyć, czy dana wielkość fontu jest dobra, niedobra, czy coś możemy jeszcze przesunąć, żeby to wyglądało lepiej i żeby użytkownik no, mógł lepiej się poruszyć po naszej aplikacji, na naszej stronie. Polecam. Jest dostępna w Android sklep i iOS Market. To, co było ogromną zaletą Figmy już od samego początku istnienia jej, to był import plików sketchowych. Dzięki temu osoby, które no, nie korzystają z Maca, nie mają tego sketcha, mogły z tych plików zacząć korzystać. Wystarczy je zaimportować, a no, je przekonwertuje na swój format i są gotowe do użytku. Czasami, bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że no, pojawiają się jakieś drobne różnice w interpretacji na przykład masek albo pewnych ścieżek, ale nie jest to aż tak bolesne i po tych trzech latach, jak używam Figmy, działa mi naprawdę super. Właśnie, Figma może się przydać nie tylko projektantom, ale też deweloperom, osobom, które częściej widzą kod niż takie fajne problemy. Sama przekonałam kilka osób, które programują, że korzystanie z Figmy może być dla nich pożyteczne, ponieważ
dzięki niej mogą swobodnie edytować sobie pliki SVG, bądź zmieniać, dostosowywać do określonego formatu albo rodzaju asety, które otrzymują od designerów. Mogą też sobie podejrzeć kod CSS-owy, samodzielnie też wyeksportować poszczególne elementy do takich formatów, które chcą, a nie dostosowywać się na przykład do tego, co zrobił wcześniej designer. I naprawdę bardzo fajnie sprawdza się przy tworzeniu dokumentów tekstowych i eksportu do PDF. Dostępność. Właśnie, Figma nas w ogóle nie ogranicza. W ogóle, ponieważ każdy system operacyjny może z Figmy korzystać, również na Linuxie, ponieważ Figma działa nie tylko za pomocą aplikacji typowej, ale również w przeglądarce. Więc nawet jak wam nagle umrze komputer i musicie pożyczyć ten od człowieka obok, to wystarczy, że piszecie adres Figma, zalogujecie się i dalej pracujecie. Cennik, właśnie, to jest najważniejsze. Ile to kosztuje? Generalnie można powiedzieć, że w najtańszej wersji nic. Przyznam się do bicia, że sama korzystam jeszcze z wersji demowej. Tutaj jak widzicie, tym największym ograniczeniem jest 30 dni w wersji historii naszych edycji i do dwóch czynnych edytorów na wszystkie nasze projekty. No, mnie jeszcze ten fakt nie boli, ale zobaczymy, że w którymś momencie też przeskoczę na wersję płatną. Informacja, że jesteśmy ograniczeni do trzech projektów, to jest troszeczkę, myślę, że słowo project jest tutaj źle nazwane, ponieważ o ten project to chodzi o trzy foldery, które mamy do dyspozycji i w tych trzech folderach możemy zamieszczać właściwie dowolną ilość projektów. Więc wszystko zależy od tego, jaki podział przyjmiemy na starcie. Zalety i wady. Zalet mamy bardzo dużo. Tak jak wam pokazałam, jest to narzędzie, które posiada w sobie bardzo dużo zintegrowanych modułów, dzięki czemu nie musimy korzystać ze zbyt wielu rzeczy jednocześnie. Przy okazji jesteśmy w stanie też troszeczkę przeoszczędzić. Właśnie działa to wszędzie, zarówno na desktopach, na komórce. Przydamy darmową wersję, więc możemy wypróbować, zobaczyć, czy faktycznie Figma jest dla nas. Mamy tutaj i prototyping, i komentarze, i kolaboracje. Pliki zapisywane są w chmurze, więc nie ma obawy, że czegoś nie zapisaliśmy na ten blue screen i nie wiemy, co robić, bo projekt trzeba otworzyć od nowa. Tu nie ma takiej sytuacji w ogóle. Wszystko zapisuje się automatycznie, na bieżąco w chmurze Figmy. I właśnie, dużo, dużo praktycznych i darmowych plugin. Wada, którą. No jest oczywiście to wada. Tak działa tylko w trybie wolnym, bo jeżeli zapisuje się wszystko w chmurze i tylko w ten sposób mamy do tego dostęp, no to tak, ten internet jest jak najbardziej przydatny podczas korzystania z Figmy. Nie dotknęło mnie jeszcze na wada. Nie projektowałaś w ogóle. Projektowałam. Tak, przy WordCampie, musiałam się eksportować. Tak, działało. Internet był. Może nie jakiś super, ale był. Właśnie, Figma i WordPress. No, jesteśmy na WordCampie, pani o tym może się troszeczkę wspomnieć. I co ważne, wszystkie komponenty, cały design, który widzicie od strony panelu administracyjnego, jest tworzony przez osoby odpowiedzialne za to. Właśnie w Figmie. Możecie mieć dostęp do tych plików. Wystarczy zalogować się na oficjalny Slack Making WordPress i na kanale Design. Napisać, poprosić o dostęp. Możecie dostać dostęp albo do podglądu, albo do edycji. Wszystko zależy, jak tam porozmawiacie sobie z administratorem. Jak wygląda przykładowy taki oficjalny plik od naszych guru WordPressowych? Na przykład tak, tutaj mamy akurat listę komponentów WordPressa z butonami, tapsami itd., które występują w panelu administracyjnym, z której mamy styczność troszeczkę w innej formie. Ale oczywiście community WordPressa nie śpi, również bawi się w Figmie i możemy pobrać, oczywiście całkowicie za zero, przygotowane przez na przykład Tera, Sketchfest,
czyli projekt przygotowanymi komponentami i elementami WordPressa w wersji 5.0 wraz z elementami Gutenberga. Oni udostępniają to, jak sama nazwa wskazuje, w formacie sketcha, ale można oczywiście pobrać sam produkt, zaimplementować swoje filmy, ale żeby zaoszczędzić Wam troszeczkę czasu, zrobiłam to już za Was. Projekt SketchPressa jest dostępny pod tym adresem, tylko nie kupujcie go, musiałabym też troszeczkę skrócić, będzie może sobie go kliknąć później po docenieniu prezentacji, aby się skorzystać z QR-koda. Pod tym linkiem znajdziecie właśnie frame z komponentami i z projektami WordPressa z Gutenbergiem. Do czego może Wam się to przydać? No zakładam, że przynajmniej kilku z Was projektuje na przykład wtyczki albo jakieś własne autorskie rozwiązania do panelu administracyjnego i chcielibyście najpierw przymierzyć, jak coś może wyglądać, czy faktycznie pewnie będzie dobrze się z Waszym pomysłem, czy faktycznie Wasz pomysł będzie intuicyjny, więc możecie użyć sobie właśnie tych komponentów, zbudować na ich podstawie ten własny szablon własnego narzędzia i dopiero przetestować go, tak, z klientem, czy też z innymi użytkownikami, na których możecie po prostu sprawdzić, czy wasze pomysły są dobre i doszlifować, zanim przyjdziecie do tego.